Panu Pawłowi
Dziękujemy Ci, Mateusz. Następna dyskusja pani Małgorzata Janiec. Ja chciałam powiedzieć coś na temat przeglądu placówek, z dwóch placówek, na których pana przewodniczącego nie było, ale właśnie nie widać nie było. Chciałam poruszyć problem, który jest niestety u nas cały czas, odkąd pamiętam, jest problem zagrzybienia kuchni w przedszkolach i tam i w szkołach także. Ale dzisiaj to po prostu zwaliła mnie tu sytuacja przy szkole nadwarskiej. Tam po prostu ten grzyb leci w gabinecie pani dyrektor. Sama osobiście sprawdzałam, jak to funkcjonuje. Tam jest niedogrzane pomieszczenie. Nie ma także nikogo, kto by dofinansował ocieplenie tego przedszkola, bo to jest... A my tam piec robiliśmy, nie? Franciszkański... Jest za bardzo niską cenę wynajmowane, ale uwierzcie mi, że o ile tam pani dyrektor tylko siedzi w tym rynie, to jednak gdzieś te krótkie odnosi. Natomiast nie załatwi to samo na senior lotnictwa. Sala gimnastyczna. Ten grzyb w zeszłym roku, jak widziałam, w tym roku koledzy mi mówią, że on się ma większy. Te dzieci tym oddychają. Kuchnia nie załatwi tylko malowania. Ja mówię, na świecie na pewno tą sytuację się rozwiązuje, bo tam się gotuje też i też paruje i też każdy z nas ma jakąś kuchnię. Ja nie wiem, z czego to wynika, ale to jest prawda. To jest prawda. I jeszcze chciałam Ci powiedzieć, że sala gimnastyczna na seniorów lotnictwa przecieka dalej. To jest także przyczyną narastającego ruchu. Cały mokry jest nieocieplony. Słuchajcie, uwierzcie mi, że to jest problem. Ja dzisiaj po latach pochodzę po przedszkolach, no, rozwiązuje się sytuację malowania, ale to nie rozwiązuje problemu grzyba, który tam jest, on jest w tych ścianach. Przemyślmy to, co zrobić, jak pomóc tym przedszkolom. O ile tam nie odpowiedzieliśmy na tyle do rozwiązania, to jest wentylacja, bo to pierwszy grzyb, który zauważamy, pierwszy wniosek do protokołu miasta. Bo teraz już uczulona. Wszędzie patrzę po tych kątach. Natomiast to, jak wygląda sytuacja w budynku nadwarskim, jak dzisiaj się przeleci. Ja myślę, że to jest dobry temat do komisji edukacji. Ja nie muszę ci powiedzieć, że opierając się o ścianę, myślałam, że widlecy przymarzną do ściany. Co tam się to jest problem? Proszę Państwa, ponieważ u nas w budynku mieliśmy problem z mieszkaniem i zagrzewieniami i okazało się po ekspertyzach, które zlecili jak tam specjalistą, że głównym problemem to jest to szczelne okna, niewietrzenie i wilgoć i kwiatki znajdujące się i po prostu w tych pomieszczeniach podlewane i niewietrzone. Ale oczywiście ja przypuszczam, że jest, tam nie jest ten przypadek. Nie, tam jest też tak, tam przemarza, bo jak słyszę, że nieocieplony budynek i tak dalej. Proszę Państwa, naprawdę jest to problem. Ja myślę, że ten temat spokojnie można poruszyć. Komisja Polityczna zrobi taką propozycję, żeby ta Komisja Edukacja w tym aspekcie była puszczona o zarząd. Bo myślę, że to będzie... Ale nie, ale spokojnie można poruszyć. Ja mam koncepcję wpisana do programu termomodernizacji na przyszłe lata, a w ramach programu termomodernizacji również... No to pomoże. To pomoże. Proszę Państwa, ja myślę tak, po pierwsze, ja odniosłam takie wrażenie z tego przeglądu, że pan dyrektor w ogóle nie był przygotowany do tego, że będzie przegląd. Bo on w zasadzie też nie wiedział, co jest. To jest zespół szkół, nie wiedzieć. A znaczy też w gimnazjum. W zasadzie to powiem szczerze, że ja na tym suficie nie widziałam jakichś zacieków. To też była mowa. Tak, nie było zbyt, ale nie wiem, zacieków jako takich podeszły, bo to się robi plama. Prawda jest zacieków. Natomiast niesamowity grzyb do tego stopnia, że byliśmy tam 10-15 minut i naprawdę ja jestem przeważniona, ale mnie rozbolała głowa. Wentylatory, jak popatrzyłam, to nie wiem, kiedy były używane, w ogóle były całe czarne, włączniki nad drabinkami. Nie wiem, okna plastikowe, nie wietrzone. Ten sam gospodarz nie dba o
Nie dba o to. Nie, to jest raz, a dwa ten wentylator, jak jest problem techniku, to są stare wentylatory, które ale mają gigantyczną odporność. I jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to tam po prostu jeśli szanowni radni pozwolą, tą dyskusję przerzucimy do komisji edukacji. Jeśli chodzi o kwestię gospodarza szkoły, to mamy jeden głos w każdym konkursie, jeśli chodzi o wybór dyrektora, także to jest. Ale ja byłam bardzo nie może zasygnalizować problem, bo ten grzyb się rozrasta. Idąc właśnie za ciosem pani Arzbani. Jest prawo twórczy. Tak. Ja jeszcze powiem, że byłam na edukacji, nie tylko i owszem, były wspominane za przyjęcie w piwnicach. Pani dyrektor tam się chciała w zasadzie w pierwszej kolejności zrobić co innego, prawda? Ale byliśmy w tych pizdyskach, ale one za mnie widać, że ci nie było przed ubiegłego roku. Tak, byłam osobiście, tak. W każdym razie to może też, że ta zima, tyle trwa, te ściany nieocieplone, przełożone, oni płacą tam czynsz bardzo niewielki, bo ten budynek jest z 1904 roku, czyli to jest bardzo, prawda, stary, poza tym jest to należący do puli, to jest tylko wypożyczenie, że tak powiem, na przedszkolu. Była poruszana na komisjach tydzień temu w poniedziałek i jeszcze również na naszej komisji. Mianowicie zwracamy się o Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych do Państwa o wsparcie, jeśli chodzi o dokonywanie tych wizji w sprawie przedłużenia umowy najmu. Mieliście Państwo, prosiłam Panią Małgosię, bo takie były ustalenia o przesłanie protokołu, pisma przewodniczących dzielnictw, odpowiedź Pana Prezydenta i prawda jest taka, że ja bym to prosiła, żeby radni miejsca nasz wspomogli, bo takie też wizje to też jest kontakt z mieszkańcami, wyborcami i przy okazji można się też bardzo dowiedzieć o problemach mieszkańców. Także to jest też, no nie wiem jak Państwo to widzicie, ale powiem szczerze, że sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego, całej dzielnicy załatwić. Pani Aniu, jest w najbliższym czasie jakieś... Na razie nie ma. Na razie nie mamy żadnych wniosków, ale tych mieszkań jest bardzo dużo z zasobów gminy i być może, że no, w ciągu roku to się zbiera. Do tej pory, od stycznia, mieliśmy 6. Pani Aniu, jeśli mogę, oczywiście Pani Magdalena rozesłała, ja sobie pozwoliłem wydrukować ten materiał, który przyszedł. I mam pytanie, jaka to jest skala, jaka była skala w ubiegłym roku? Ja Pan mówię, że bo teraz, bo ma numer 6. A w ubiegłym roku za cały rok? W ubiegłym roku też było, bo... Kilkanaście na pewno. Znaczy wydaje mi się, że propozycja Pani, żeby się włączyli radni miejsca jest zasadna i ewentualnie jeżeli taka potrzeba będzie, to ja bym proszę. Możemy zrobić w ten sposób, Panie Radny, że każdy radny może każdy raz zrobić tak, że będzie Pani Ania pisała bezpośrednio do radnego miejsca, prośbą o uczestnictwo i emisja. Te wizje trzeba robić jak najszybciej, jak otrzymamy pismo, tak. Dlatego że zwykle mieszkańcy mają, zajmujący te lokale, mają umowę na 3 lata. Prawda? To w zależności jak im się kończy. Ale wiem, że jak ja byłam na Meistera, to tam ten pan przychodził tu do dzielnicy i prosił, żeby ta uchwała była jak najwcześniej. Wydział Mieszkaństwa nawet też się zwrócił z prośbą, żebyśmy przesyłali to elektroniczną, a nie potrzebne, żeby nie wydłużyć. Jest to naprawdę dla nich bardzo ważna sprawa. Dla nas to też jest opinia o nas, prawda, bo też nam zależy, żeby ta sprawa mieszkania była załatwiona. Zwykle to ja się nie spotkałam, jak przeprowadziłam tych 6 wizji, żeby były jakieś tam konflikty z mieszkańcami. Nie, sąsiedzi, bo tam jest też opinia sąsiadów, więc sąsiedzi udzielają bardzo chętnie, prawda? Przy okazji czekają bardzo dużo spraw. Proszę o to, dlaczego to śmiedziałka wierzę, że to rozpoczęto. Także... I proszę Państwa, to jeszcze powiem, myśmy na
pani Staszku, bardzo dobre jest wszystko. Myśmy na tą sesję, ale chciałem pokazać. Myśmy na tą sesję jako komisja przygotowali dwie uchwały, ale ponieważ była proponowana sesja 19, odbyła się po prostu dzisiaj, więc wyszedł na czas, żeby to szybciej załatwić, to było to za po prostu uchwałę zarządu. Także ja mam prośbę, żeby jak tylko Państwo dostaniecie informację, żeby powiem tak, byłam kilka razy w ciągu tygodnia, często jest trudno tych ludzi zacząć, bo pracują. Jak poszłam w sobotę, to mi się od razu udało za to, że tak powiem, tak. To już będziemy bezpośrednio rady od Pani Janie. Mam dyskusję jeszcze Piotra i Tomira. Czy ktoś jeszcze chce do głos? Maciek. Czy ktoś jeszcze? Zamykam zatem listę mówców. Piotr, głos. Znaczy ja się tylko jedną kwestię poruszyć w ogóle w poniedziałek, bodajże, przed szkołą na Miejskiej Bocznej. Po tym roku przekazaliśmy 15 tysięcy złotych na zrobienie ekspertyzy budynku ze środków Rady Dzielnicy. Właśnie jest kłopot tego typu, że pani dyrektor wszyscy pokazują za przepraszam środkowy palec. Ona się nie może doprosić w ogóle ani ekspertyzy, nie wiadomo. Dlaczego może być, no nie wiem, no, w tym momencie to chyba danie na pracę była. No i to wszystkie te zastanowienia tam nie chciało, że oni nie zapłacili tej firmie. Nie, firma zrezygnowała w ogóle z wykonania tej usługi. Mieliśmy to w rozliczeniu na komisji rewizyjnej 15 tysięcy na tą ekspertyzę przedszkola na Miejskiej Bocznej zostało niewykorzystane. Proponuję poinformować o tym, że pieniądze powiem przepadły. Tak, już wina faktowa pieniądze. Proszę Państwa, słuchajcie, z tymi pieniędzmi, z tymi zadaniami, co? Na prowokację. No jest wstrzymana. Przedszkole było pierwotnie typowane do demomodernizacji, ale nie da się zrobić demomodernizacji. Ma za to prawo? 500 złotych. Możemy wykonać głosowanie, bo nie powiem, żeby nie podpisać. Ale to i tak nie załatwia sprawy, ten numer nie wiedzi, nie? Dokładnie. Proszę bardzo, druga pozycja. I przejdźcie, pejdę bardzo. Druga pozycja. Przedszkole numer 14, opracowanie ekspertyzy oceniającej plan techniczny części budynku przedszkola. Jednostka realizująca ZEO. Zadanie nie zostało zrealizowane, wykonawca się nie wywiązał się z umowy. Tak, to jest raz. I umowa dla druga pozycja. Tam trzeba naciskać odnośnie tego przedszkola, ze względu na to, że z tego co tak... No, ale się nie ma w tym momencie. Dobra, to jest pan, czy jak to jest? No tak, to zostało do już do września zrobione, a zostało zrobione. Problem polega na czymś innym. Ale dziwi się, że pani Dorota tego nie wie, bo to było nie wie, mówi, że dzwoniła do ZEO, rozmawiała z tym czarnym, i to się tylko poprosi. Czarny nie jest też wybitny, jeśli chodzi o przekazywanie informacji. Problem polega na tym, że przedszkole prawdopodobnie z tego, co mówią, dlatego się później wycofała, że ona się nadaje do rozbiórki, nie ma ważnego, który po prostu popełni. Że przedszkole trzeba tak naprawdę rozebrać i zbudować. Ona się tam już tak rozpada, tak naprawdę, gdzieś posiada. Tak, no tak, ale tam jest bardzo duży kłopot, a jednocześnie, no to patrzmy, coś tam robi, no bo się rozsypie i w tym momencie troszkę wstrzymana. Tam tylko takie interwencyjne prace są prowadzone. No nie mówiąc, że to jest przedszkole, no musi ma prawo po prostu zawalczyć. Trzeba sprawę ruszyć i ktoś po prostu musi powiedzieć, albo lewo, prawo, jeszcze cokolwiek. My czekamy ekspertyzę robili, proszę Państwa.
Chodziło o powtórzenie tej ekspertyzy. Tu jest kieleczka na te pęknięcia zakładane. Nie, w tym przedszkolu nie było, było tutaj u tej pani takiej... Z potokiem cudów. Tak. U niej są kieleczka w tej pory. Tutaj w przedszkolu u pani Dorosy nie ma założonych właśnie tych szyb. Najgorsze to, że mamy gminy i stanów, bo tego zna dzwoni do zero. Lubię rozmawiać na przyrodzie. Bo jest zero, udaje wódka. Ja wiem, że to jest kolejny punkt Komisji Edukacji. Ja myślę, że można ten kolejny punkt można zrobić zarząd z Komisją Edukacji wspólny powiązany z zarząd i Komisja Edukacji razem położona i mam już dwie rzeczy, które na pewno dotyczą tutaj nie tylko edukacji, ale też w przypadku zarządu, tak? Pozycję oralną. No dobra, także spokojnie mam dwie rzeczy, które można przyjść już spokojnie na pisać. Tak, także macie jak mamy też wszystko. Naprawdę i tak, jak jesteśmy przy przygodach. Czy ktoś z Państwa był na przygodzie przedszkolu przy Młyńskiej Bocznej, nie Młyńskiej Bocznej, przy Miechowity? Tego mieszkania służbowego, to tam były wynajmowane dla rektorów. Czy tam w dalszym ciągu ktoś mieszka? I pani o 12, o przedszkolu numer 12? Zabrali tam pan. Tak, bo nie przeszkoda, że nie można... Nie, tam była podpisana umowa wieloletnia. Jest umowa wieloletnia z Hiszpanem jakimś. No dobra, ale mam taką pytanie, że we wrześniu zeszłego roku widzieliśmy, że 15 lat. Ale przepraszam, Sejmu, co by mógł zrobić, żeby takich uchwały i żeby czekam na sobą pieniądze. Nie jestem przygotowany tylko jeszcze. Mogę? Następny zestaw. Poproszę do następny zarząd. Zawsze jak robimy, że jak coś tam ucieka, no to szukamy coś na szybkiego, co można zrobić w ciągu miesiąca, żeby nie tracić tych pieniędzy. Jeżeli można do... Jeżeli była podpisana umowa za te 15 tysięcy z wykonawcą i wykonawca mógł dzwonić i obiecywać, cudować i przyszedł na koniec roku i powiedział, że ten... Nie zrobił od 30 oczywiście chyba kara wolna, czy gmina wyegzekwowała karę, czy nie. Nie, ale to tak jest wyższa, że... Najpierw to tak się stało, tak? W każdym przypadku są wady, a inne... Rozumiem, to jest oczywiste. Dlaczego po prostu nie zrobili nawet powiedzmy w listopadzie? Szanowni, pod koniec roku jakoś tak... Jak dowiedzieliśmy się w sprawozdaniu z końca lutego. Ale to jest trzeba wrzucić z tego września. Nie. To bardzo proszę o sprawdzenie tego komisji. Od kwietnia do września nie termin na wykonanie ekspertyzy. No to ja proszę o sprawdzenie tego, czy ewentualnie ze szkoły jeszcze były takie przypadki. Proszę tego nie odbierać jako uczynienie. Ale nie, ale bo tak, spokojnie możesz przeglądać, by było sprawozdanie, które opiniowaliśmy tak. Nie, to jest sprawozdanie Zakładu Ekonomicznego Świata. Wykonanie przeciwka. Może to tak powiedzieć, ale poza... My daliśmy
My daliśmy na zdrowie 15 tysięcy na to, te pieniądze nam przypadły nie z naszej winy, nie dopilnowała tego gmina, bo urzędnicy gminni. I tak to jest jedno. Drugie, prosiłbym o tak samo, o wystąpienie z pismem przez przewodniczącego. Tutaj wyjaśnienie tej sprawy o wejść pomieszkań. Bo to jest lokalne. Ale to już było. Wiem, ale to jest na przykład podstawy prawne. Nie. Bo pani Małgosia, pani Ania mówiła o tym i tak dalej, ale to pismo, posłuchajcie państwo. W żaden sposób to pismo nas nie wymusza, bo nie ma żadnego wpływu na to, że my mamy chodzić po mieszkaniach z jakiej parafii. Nie ma jest uchwały. Jest zarządzenie. Jest zarządzenie. Ale ja bym tak samo zbulwersowany jak ty, pani Ania, ci powie, że nie wierzyłem w to, że tak to prosperuje i chciałem to obejść. Zabrałem głos w dyskusji w tym temacie, dzwoniłem nawet do urzędu i okazało się, że to jest rozporządzenie prezydenta, klepnięte, czy również w komisjach Rady Miasta było to opiniowane było to pozytywnie i Rada Miasta powiedziała, że to jest świetny pomysł ze względu na to, że nie wiemy tak naprawdę, jakim lokalem przedłużamy umowę najmu, a w tym sposobem jest dokument, na podstawie którego wiemy, co się tam dzieje, tak? Bo dotychczasowo było w ten sposób, że jeśli nie było, do dzielnicy nie wpływały pisma z policji, że tam są jakieś burty głośno, to opiniowało się na to pozytywnie. Jak najbardziej rozumiem, ale to jest jedyny sposób na to. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że radny nie powinien chodzić sam, bo to jest jakiś absurd. To jest bzdura, od tego są urzędnicy. Są urzędnicy, którzy pracują, znają dokładnie specyfikę tej pracy. Jest na przykład, ktoś pracuje w MOPS-ie, to wie, jak postępować z takimi ludźmi. Jest przeszkolony, jest edukowany, a radny jest w jakiś sposób wybrany, w pewien sposób do reprezentowania, ale może nie posiadać takiej wiedzy. Ma taką wiedzę posiada ze względu na to, że Rada Dzielnicy jest ciałem opiniodawczym do przedłużenia umowy. I na jakiej podstawie możesz twierdzić, że jest OK i to jest pewny... Może chodzić, ale żeby nie chodził sam radny, ale o to chodzi. To jest absurd. No, powiem tak, gdyby była taka sytuacja w tym momencie... Dobrze, tylko że w tym momencie dochodzimy do absurdu, że będziemy chodzić trójkami, tak? Nie, sami sobie nie rozumiesz tego. Chodzi o to, że pan X albo pan Y do postępowania, nie wiem, w takich sytuacjach nie ma wyszkolenia, nie pracuje w tym zawodzie i z jakiej parafii, jako radny ma iść wchodzić, oceniać, powiedzmy, nie wiem, prowadzić wywiad środowiskowy. Od tego są urzędnicy, którzy mogą równie dobrze iść z tym radnym, albo przede wszystkim radny może iść z nimi, powinien iść jak na przykład na doczepie i wtedy jest ocena, a nie, że radny na podstawie informacji, które on pozyska, on to przedstawia. To znaczy, to jest wytłumaczone, tylko zapytałem się, czy takie przeszkolenie, odpowiedzieli mi na to, że nie wymagają niczego od nas poza informacjami z ankiety, tak? Jest ankieta, do której idzie, zadać pytanie. Proszę powiedzieć mi TRR i wpisuję do ankiety, na tej podstawie jest to opinia. Nie musimy być przeszkolony, żeby zadać pytanie i wpisać ankietę odpowiedzi od osoby, tak? I zobaczyć, co się dzieje. Może telefonicznie wystarczy na przykład. Tylko, że było to do załatwiania, tak? Poruszaliśmy już tę kwestię. Możemy też kolejne pismo. Ale nie ma udostępnionych telefonów, ponieważ nie jest zagromadzany osobowy i ten korzystał. Natomiast, proszę państwa, chciałam zwrócić uwagę na taki fakt, czy to wcale dzięki ludzi to nie jest patologia. Tym ludziom naprawdę zależy na tym, żeby to mieszkanie utrzymać. Ja na przykład, jak byłam na Celarowskiej, to są naprawdę pięknie utrzymane mieszkania, urządzone. Ale to jest podróż, jak na mnie podaję, to podstawy, że działam technologicznie.
katering zbieramy. Serdecznie dziękuję pani radnej Annie Wandruk za to, że nas tak uroczyście dzisiaj ugościła. Dziękuję.